Ciągle oglądamy te stare ryje, które już widzieliśmy wiele razy, niezależnie od tego, czy tam PiS przyszedł do władzy, czy Tuski przyszły, ciągle w kółko te stare ryje się mielą. I metodą na to byłoby ograniczenie liczby możliwych kadencji. Czyli jak ktoś zostaje posłem, to mu dajemy szansę raz w życiu może być posłem. No mógłbym się z Panem targować, jak panu strasznie zależy, że cztery lata to jest za krótko. No to mogę, że dobra, to jak był posłem, to potem jeszcze może spróbować kandydować odrębnie na senatora i potem odrębnie na prezydenta. Ale ja bym nadal walczył z panem o to, że jedna kadencja, chłopie, i wykazałeś się i wracasz do normalnego życia. Ta jedna kadencja miałaby służyć temu, żeby ten człowiek tam się nie umościł, nie zepsuł, nie poszedł w różne korupcje, tylko rzeczywiście stracił pieniądze. Bo, jak to jest fajny przedsiębiorca, który zarabia u siebie 100 tysięcy, milion miesięcznie, no to w żadnym sejmie on tyle nie zarobi. I w ogóle bym im dawał średnią krajową. Jak doprowadzicie chłopcy do takiej sytuacji, że średnia krajowa pójdzie w górę, to wtedy sami zarabiacie trochę więcej. Po prostu na krakersy bym im dawał pieniądze, albo jeszcze gorzej bym powiedział: niech was sfinansuje wasz okręg wyborczy. Wtedy nie, oglądaliśmy, nie oglądalibyśmy ciągle tych samych ryjów. Ja nie chcę zawodowych polityków. Zawodowy to urzędnik niższego szczebla może być. Facet, który drukuje paszporty. Facet, który w służbach y, specjalnych zajmuje się szyfrowaniem. No to, to musi być fachowiec, ale zawodowy polityk, to ja już mam na wymioty mi się zbiera. Bo ciągle te same ryje. I oni tylko się trzymają stołka, bo jego je, jedyną jego wartością Jarosława Kaczyńskiego, jedyną jego umiejętnością, jedyną jego pracą jest bycie zawodowym politykiem. Co taki człowiek zrobi? Będzie się kurczowo tej roboty trzymał ostatnim paznokciem na skalę wisiał, żeby nie odpaść, bo gdyby odpadł, to on jest niczym. To nie jest lekarz, który poszedł na cztery lata do parlamentu. Bo chciał coś w Polsce poprawić, czy został na cztery lata wójtem w swojej wiosce. Bo ja wam tu pourządzam wszystko i sam będę miał lepiej, jak moja kadencja wygaśnie. Tylko to jest zawodowy polityk. No to on nic innego nie ma. Wyjątków od tej reguły jest bardzo niewiele. Wyjątkiem był palikot, jakaś tam, jakiś agent jakiegoś pomysłu. Miał przyjść i nabroić. No, ale miał te swoje przedsiębiorstwa wódczane i ogólnie był bogaty, czymś się zajmował. Pan Jakubia, którego bardzo lubię. Nie, tam, no, no, lubię, no co mam zrobić? Nie będę ukrywał, że go lubię. Tak, tak, wiem, z wojskiem miał coś wspólnego i ogólnie, e, jeśli chodzi o system wartości, to nie w procentach się nie zgadzamy. Nawet nie wiem, czy do kościoła chodzi. Ale lubię, no, lubię, wydaje mi się sympatyczny. No to on, powiedzmy, ma do czego wrócić. Męcen. No już z sympatycznością trochę gorzej, ale też ma do czego wrócić, bo ma jakiś majątek, czym się jeszcze zajmuje. Natomiast generalna reguła jest taka, że się trzymają pazurami władzy ciągle te same ryje. No to, czyli mamy rząd zbudowany ze starych ryjów, a nie żaden nowy. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie, i dziękuję za to samo na Ramble.